Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest piętnasty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódmy się słowami psalmu 8. Jest to ten tekst biblijny, który należy do jednych z moich ulubionych. A który z tekstów Pisma Świętego jest wam najbliższy? Napiszcie w komentarzu pod tym filmem. O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym, Syn Człowieczy, że się Nim zajmujesz? Uczyniłeś Go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś Go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod Jego stopy owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Dziś będziemy czytać jedną z najbardziej znanych historii Starego Testamentu. Historię Józefa. Bóg wybiera Józefa i prowadzi trudną drogą cierpienia przez sprzedaż w niewolę, aż do wywyższenia na dworze Faraona. Wszystko po to. Aby uratować Izraelitów i inne narody od klęski głodu, jaka miała wkrótce przyjść na ziemię. Zauważmy, że Józef został wzgardzony przez własnych braci, tylko dlatego, że Bóg przemawiał do niego przez sny. Podobnie zostanie potraktowany Jezus w rodzinnej miejscowości Nazaret. Mieszkańcy tego Galilejskiego miasteczka będą chcieli zabić Jezusa podobnie jak bracia Józefa Przeczytajmy Księgę Rodzaju rozdziały 37 i 38 Jakub mieszkał w kraju w którym zatrzymał się jego ojciec czyli w Kanaanie Oto są dzieje potomków Jakuba Józef jako chłopiec siedemnastoletni pasał trzody wraz ze swymi braćmi, synami żon jego ojca, Bilchy i Zilpy. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Pewnego razu Józef miał sen, i gdy opowiedział go swym braciom, ci zapałali jeszcze większą nienawiścią do niego. Mówił im bowiem: posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy po środku pola, i wtedy snop mój podniósł się i stanął. A snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Rzekli mu bracia, czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom. Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddawały mi pokłon. A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go, mówiąc: Co miałby znaczyć ów sen? Czyż ja i matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie tę sprawę. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: Czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcę cię posłać do nich. Odpowiedział mu Józef: Jestem gotów. Wtedy Jakub rzekł do niego: Idź, proszę, zobacz, czy twoim braciom dobrze się wiedzie, a także ich drobnemu bydłu, a po powrocie mi opowiesz. Po czym wyprawił go z Doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. A gdy błąkał się po polu, Spotkał go pewien człowiek. Zapytał go więc ów człowiek: kogo szukasz? Odpowiedział: Szukam moich braci. Powiedz mi, proszę, gdzie oni pasą trzody. A na to ów człowiek. Odeszli stąd, ale słyszałem, jak mówili: chodźmy do Dotain. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: Oto tam nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał, Ruben postanowił ocalić go z ich rąk, rzekł więc. Nie zabijajmy go, i mówił Ruben do nich. Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki, po to by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci. Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie. Sprzedamy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madjaniccy mijali ich, bracia wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Gdy Ruben wrócił do owej studni i zobaczył, że nie ma w niej Józefa, rozdarł swoje szaty, i przyszedłszy do braci, zawołał: Chłopca już tam nie ma. A ja, dokąd ja mam iść? A oni wzięli szatę Józefa i zabiwszy młodego kozła, umoczyli ją we krwi. Po czym ten szatę posłali ojcu. Ci zaś, którzy ją przywieźli, rzekli: Znaleźliśmy ją. Zobacz, czy to szata twego syna, czy nie. Jakub rozpoznawszy ją, zawołał: Szata mego syna. Dziki zwierz go pożarł. Józef został rozszarpany. I Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: Już w smutku stąpię za synem moim do Szeolu. I ojciec jego nadal go opłakiwał. Tymczasem Madianici sprzedali Józefa w Egipcie Potifarowi, urzędnikowi faraona, przełożonemu dworzan. W owym czasie Juda opuścił swych braci i wędrując ku dolinie, zaszedł do pewnego mieszkańca miasta Adullam, imieniem Hira. Ujrzawszy tam córkę pewnego Kananejczyka noszącego imię Szua, wziął ją za żonę i zbliżył się do niej. Ona zaś poczęła i urodziła syna, któremu dano imię Er. Potem jeszcze raz poczęła urodziła syna i nazwała go Onan. A gdy znów urodziła syna, dała mu imię szela. Ten zaś jej poród nastąpił w Kezip. Juda wziął dla swego pierworodnego syna Era, żonę imieniem Tamar. Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach pana zły. Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do Onana Idź do żony Twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak sprawisz, że Twój brat będzie miał potomstwo. Onan, wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co On czynił, i dlatego także na niego zesłał śmierć. Wtedy Juda rzekł do swej synowej Tamar: Zamieszkaj jako wdowa w domu twego ojca, aż do czasu, gdy dorośnie mój syn Szela. Myślał jednak, niech nie umrze on również jak jego bracia. Tamar odeszła i zamieszkała w domu swego ojca. Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuły. Juda po zakończeniu żałoby udał się wraz ze swym przyjacielem, Adullamitą imieniem Hira, do Timny, gdzie strzyżono jego owce. A gdy powiedziano Tamar, teść twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce, zdjęła z siebie szaty wdowie, nałożyła zasłonę i, okrywszy się nią szczelnie, usiadła przy bramie miasta Enaim, które leżało przy drodze do Timny. Wiedziała bowiem, że choć szela już do rusu, nie ona będzie mu dana za żonę. Kiedy Juda ją ujrzał, pomyślał, że jest ona nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą. Zboczywszy ku niej z drogi, rzekł, Pozwól mi zbliżyć się do ciebie. Nie wiedział bowiem, że to jego synowa. A ona zapytała, Co mi dasz za to, że się zbliżysz do mnie? Powiedział, Przyślę ci koźlątko ze stada. Na to ona, ale dasz jakiś zastaw, dopóki nie przyślesz. Zapytał, jaki mam ci dać zastaw? Rzekła, twój sygnet z pieczęcią, sznur i laskę, którą masz w ręku. Dał jej więc, aby się zbliżyć do niej. Ona zaś stała się za jego sprawą brzemienna. A potem wstała i odszedłszy, zdjęła z siebie zasłonę i przywdziała swe szaty wdowie. Gdy juda posłał koźlątko przez swego przyjaciela adulamitę, aby odebrać zastaw od owej kobiety, ten jej nie znalazł. Pytał zatem tamtejszych mieszkańców: Gdzie w Enaim jest ta nierządnica sakralna, która siedziała przy drodze? Odpowiedzieli: Nie było tu żadnej nierządnicy sakralnej. Wróciwszy do Judy, rzekł: Nie znalazłem jej. Także tamtejsi mieszkańcy powiedzieli: Nie było tu żadnej nierządnicy sakralnej. Wtedy Juda rzekł: Niech sobie zatrzyma. Obyśmy się tylko nie narazili na kpiny. Przecież posłałem jej koźlątko, ty zaś nie się jej znaleźć. Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: Twoja synowa, Tamar, Stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienna z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł: wyprowadźcie ją i spalcie. A gdy ją wyprowadzano, posłała do swego teścia i kazała powiedzieć: Jestem brzemienna za sprawą tego męża, do którego należą te przedmioty. I rzekła: rozpoznaj, proszę, czyje są. Ten sygnet z pieczęcią, sznur i laska kiedy zaś Juda rozpoznał je, rzekł: „Ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo przecież nie chciałem jej dać szeli, memu Synowi. Potem Juda już więcej z nią nie żył. A gdy nadszedł czas jej porodu, okazało się, że będzie miała bliźnięta. Kiedy zaczęła rodzić, jedno z dzieci wyciągnęło rączkę. Położna, zawiązawszy na tej rączce czerwoną tasiemkę rzekła: „Ten przyjdzie na świat pierwszy. Ale cofnęło ono rączkę i wyszedł z łona jego brat. Wtedy położna powiedziała, dlaczego przedarłeś się przez to przejście? Dano mu więc imię Peres. Gdy po nim urodził się jego brat, na którego rączce była czerwona tasiemka, nazwano go Zerach. Za chwilę przeczytamy drugi rozdział listu do Hebrajczyków. W tym miejscu należy wyjaśnić, kto jest autorem tego tekstu. Niestety nie mamy co do tego pewności. Niektórzy zaliczają ten list do dzieł świętego Pawła, ale ta teoria od zawsze budziła wątpliwości. Pierwsze rękopisy nie zawierają nawet najmniejszych wzmianek o autorze tekstu, a styl, język i myśl teologiczna są dalekie od stylu języka i myśli świętego Pawła. Zdecydowanie, Święty Paweł nie może być autorem tego tekstu. W formie nie jest on również listem, tylko bardziej traktatem, homilią lub katechezą. Autor bez wątpienia jest Żydem, znającym bardzo dobrze język grecki. Cytuje wiele fragmentów Starego Testamentu, posługując się jego greckim tłumaczeniem, czyli septuagintą. To wszystko wskazuje nam na autora dobrze wykształconego. Najprawdopodobniej żyjącego w diasporze. Dlatego potrzeba, byśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa okazała się mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary? Jeśli nie będziemy się troszczyć o tak cenne zbawienie. Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione w nas przez tych, którzy je słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś potwierdził uroczyście, mówiąc: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego? Mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś, wszystko poddałeś pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał mu wszystko, nic nie zostawił, co by nie było mu poddane. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było mu poddane. Widzimy natomiast Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, i że z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc, oznajmię imię twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę cię wychwalał. I znowu, ufność w nim pokładać będę. I znowu, oto ja i dzieci moje, które mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i on także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. I zapraszam na kolejny odcinek podcastu Biblia w Rok już jutro. Do usłyszenia.